Znajdujemy się dzisiaj w Instytucie Polskim na pokazie mody, na którym pokazały się polskie firmy, które mają dość ciekawy sposób, w który produkują ich produkty, ponieważ skupia się on bardzo na tym, żeby szanować środowisko. Są to produkty, które idą od akcesoriów, jak na przykład torebki, aż po bardzo ładne płaszcze. Podczas konferencji odbyły się również wystąpienia ekspertów na temat nowych i bardziej ekologicznych materiałów, jak i również na temat bardziej zielonego podejścia do projektowania mody. Mieliśmy również okazję przeprowadzić wywiad z panią Ewą Polkowską na temat projektu dla studentów mody. Dzień dobry, nazywam się Ewa Polkowska. Ja jestem ekspertem od innowacyjnych tkanin i współzałożycielką Sustainable Fashion Institute w Polsce. W poprzednim roku, w maju, razem właśnie z Sustainable Fashion Institute, Julią Kaletą i Pauliną Kulik, organizowałyśmy wydarzenie, które nazywa się Circular Tech Hub, na którym skupiałyśmy się właśnie na partnerstwie z Międzynarodową Szkołą Kostiumografii i Projektowania Ubioru oraz partnerami 4F i Cargo Biowi. Inicjatywa stworzyła właśnie konkurs modowy, który był związany z ekonomią cyrkularną, w której zaangażowałyśmy młodych projektantów, studentów do tworzenia cyrkularnych ubrań. Czy według pani właśnie w tej branży mody dla osób młodych, dla studentów jest okazja, żeby się jakoś wykazać, czy może jest ciężej niż wcześniej? My jako Sustainable Fashion Institute kładziemy duży nacisk na edukację, więc my widzimy duży potencjał i zaangażowanie właśnie studentów w tego typu konkursy, tego typu projekty, więc ja widzę zdecydowane zmiany na plus. Dziękuję bardzo. Jeśli chcecie się zapoznać dokładniej z tym, co wydarzyło się na konferencji, zapraszamy na poloniatomy.pl.